Jak to jest możliwe? Koks to jest. Tu już ma warunki spalania takie jak koks chce. I ani temperatury, ani szlaki. A podkreślam, że w roku 1972 na 1973 byłem palaczem na pierwszej kompanii batalionu odwodowego Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach. I wiem, jak się koks zachowuje. Więc o co tu chodzi? Jak się dopali do reszty, to pokażę, czy jest jakaś laka, czy nie ma. Dla mnie to jest jakiś technicznie niezrozumiały obłęd. A 1200 zł za tonę, że zapłacił. A wskaźniki niechętnie idą na temperaturze do góry. Czy ktoś jeszcze potrafi lepsze warunki spalania wymyśleć do koksu? Pewnie może. Ale jak koks jest wydojony, to cóż od niego żądać? To tak tylko dla rozwagi Państwu przekazuję. Bo to już są ostatnie moje filmowania koksu, bo tylko się mi to do reszty skończy i kończę. Ale podkreślam, zamiary miałem poważne. Ekonomicznie mi przeszło. Wyłączę nadmuch. No i gdzie tu jest jakakolwiek szlaka przy spaleniu koksu w tak wysokiej temperaturze? A to się już nawet nie dopiekło. Czy nie dopoliło, jak zwał, tak zwał, jak rzek przerusztował, to tyle zostało. I po mojemu, według mojej wiedzy, ten koks jest zrobiony z węglo maksymalnie 26 megajuli w typie 31-2. Bo to jest niemożliwe, żeby się w tej temperaturze, co się tu poliło, z koksu nie zrobiła szlaka. A wiem, ile żem w Gliwicach we wojsku wyciągał szlaki z koksu. Tylko że wtedy to był prawdziwy koks. No to na tym etapie kończę moją przygodę z koksem. Wnioski Państwo sobie wyciągcie sami. Nie chcę nikogo zniechęcać, siąść defetyzmu. Przedstawiam tylko i wyłącznie to, co u siebie tu robiłem, zrobiłem, demonstrowałem, eksperymentowałem. Wszystko razem. No to sukcesów życzę.